Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na mszy świętej w roku jubileuszowym 400. rocznicę parafii Szczelce Wielkim. Mszę świętą odprawi nasz kapelan ksiądz Ryszard Miłek. Msza święta będzie odprawiona w intencji za zmarłych naszych członków z fundacji świętej pamięci Tadeusza Maj, Marię Kołek, Stanisława Ruszańską, Stanisława Zabiegały oraz za wszystkich żyjących członków fundacji parafii Szczelce Wielkie. Modlimy się także w intencji naszych ofiarodawców, donatorów i za wszystkich ludzi życzliwych, którzy zjednoczyli się wokół idei pomocy, budowy i wykończenia sanktuarium, aby Matka Boża Szczelecka dopraszała wszystkim zdroje łask. Na rozpoczęcie mszy świętej zaśpiewamy pieśń Zawitaj Matko Droga, śpiewaną od wieków przed cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w Szczelce. Proszę o powstanie, na wejście proszę organistowi. Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Wczoraj wróciłem z rekolekcji, które odprawiałem w klasztorze ojców benedyktynów w Indiana. Tam jest 90 zakonników, którzy mieszkają w klasztorze i prosiłem ich wczoraj, żeby modlili się o jedno, o pogodę. 90 mnichów poprosiło nam tę piękną pogodę dzisiaj na ten piknik, w czasie którego modlimy się, w czasie tej mszy świętej, przede wszystkim za parafię Strzelce Wielkie, przeżywającą ten przepiękny jubileusz, za fundację tutaj w Chicago, która wspiera tę parafię przez wiele lat. Pragnę modlić się w czasie tej mszy świętej we wszystkich waszych intencjach. Dlatego w tej chwili złóżcie na tym ołtarzu swoje intencje i właśnie w tej intencji będę odprawiał tę mszę świętą. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Pana jest ludości Boga, Pana ziemi pokój, oddział dawnej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Wielka, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie
Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem Ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, byśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono tron, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przebywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zakładzie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Liczne wyspy, obok ciemność wokół Niego, prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów. Pan wywyższony króluje nad ziemią. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy
jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. A przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe, jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie. Z księgi proroka Daniela. Patrzałem, aż postawiono tron. Przedwieczny zajął na nim miejsce. Rozpoczął się sąd. Co by się stało, kochani bracia i siostry, gdyby już dzisiaj Przedwieczny usiadł na tronie przed nami na sądzie ostatecznym i otworzyliby Księgę Życia. Tą Księgą Życia otwartą na sądzie to będzie Księga naszego życia, w której każdy nasz dzień jest zapisany. Czy lubiłbyś wszystko, bracie i siostro, co jest zapisane w tej Księdze Życia? Na szczęście mamy jeszcze czas. Jeszcze możemy zaglądnąć do tej Księgi Życia, zanim zaglądnie do niej Pan. Możemy jeszcze zobaczyć, co trzeba zmienić w tej księdze naszego życia, zanim zobaczy ją Pan. Jeszcze jest czas, żeby wyjść na górę Tabor, na górę przemienienia, żeby tam przemienić nasze serca i nasze życie. W czasie rekolekcji w klasztorze Benedyktynów oglądaliśmy nowy film o Ignacym Loyola. Znacie to imię Loyola, Uniwersytet Loyola, Szpital Loyola. Loyola to była jedna z najbogatszych rodzin wtedy. Ignacy był synem, miał przed sobą wielką karierę wojskową. Był już dowódcą, ale w czasie bitwy i obrony zamku
został zraniony, także walczyli lekarze o jego życie. A kiedy uratowali jego życie, walczyli o jego nogę, żeby ją uratować. Uratowali ją, ale już był kaleką do końca i jego towarzyszką teraz nie była już szabla, ale laska. Kiedy walczył o życie i mieszkał w takim biednym domu, gdzie opiekowały się nim siostry zakonne, kiedy miał dużo czasu, wtedy chciał czytać książki, zapytał, jakie książki macie w tym domu? Siostry odpowiedziały, dwie. Życie Jezusa i Życie Świętych. Ignacy nie był zainteresowany taką lekturą, ale ponieważ nie miał wyjścia, zaczął czytać żywoty świętych, uświadomił sobie, że święci to rycerze Chrystusa. Tak jak on był gotów poświęcić swoje życie dla króla, tak święci byli gotowi i wielu z nich oddało swoje życie za Chrystusa. I on postanowił być rycerzem Chrystusa. Opuszcza dom rodzinny, wyrzeka się wszystkiego. Udaje się do jaskini, tam dokonuje się jego nawrócenie. A kiedy wychodzi z jaskini, jest nowym człowiekiem. Jest tym, którym później będzie święty Ignacy Loyola. Pisze medytację, jak spotkać się z Chrystusem na modlitwie. Wychodzi na ulicę i żebrze. Te użebrane pieniądze przeznacza dla ubogich i tych, którzy są w szpitalach, którzy nie mają środków do życia. Pewnego dnia, kiedy wyzdrowiał jego brat, wziął go do domu publicznego. I tam spotkał się z kobietą i powiedział, jestem tutaj, bo brat mnie tutaj przyprowadził, ja chcę z tobą tylko porozmawiać. Co tutaj robisz w tym domu? Ona odpowiedziała, nie miałam wyjścia, bo moi rodzice byli biedni. Byłam zdana sama na siebie, ale pewnego dnia skończę z tym życiem i rozpocznę nowe. Wtedy powiedział do niej Ignacy, widzisz to krzesło tam? Popatrz na nie i wyobraź sobie, że widzisz tam Jezusa. Zapytaj, co masz zrobić. Wtedy ona mówi, za chwilę widzę go. Co on robi tutaj, Ignacy? On się do mnie uśmiecha. Czy on cię nie potępił? Nie. Czy coś do ciebie powiedział? Tak. Co powiedział? Powiedział, teraz! Teraz zacznij nowe życie. W tej chwili. I odeszła z domu publicznego, rozpoczęła nowe życie. W tym samym momencie Ignacy Loyola rozpoczął nowe życie. Kochani bracia i siostry, jesteśmy powołani, żeby się przemieniać i żeby przemieniać innych. Tak jak Ignacy Loyola przemienił swoje życie, a potem przemienił życie tej niewiasty. Święty Paweł Apostoł nawrócił się i przemienił swoje życie. Z prześladowcy Chrystusa stał się jego apostołem. Ilu ludziom on pomógł poprzez swoje listy, żeby wrócili do Chrystusa. Kochani bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus Chrystus wybrał trzech apostołów i poszedł z nimi na górę Tabor. To byli ci sami apostołowie, który wziął do Ogrodu Oliwnego, który wziął, kiedy wskrzesił dziewczynkę z martwych. Dlaczego tych trzech wybrał? Bo ich sobie upodobał. Czy Chrystus dzisiaj wybrałby mnie i ciebie? A tych wybranych apostołów, żeby byli z nim, żeby byli w jego obecności? Kiedy Piotr znalazł się na górze przemienienia, powiedział, Panie, dobrze nam tu być. Dlaczego tak powiedział? Bo był w obecności Boga. Bo dobrze nam jest, kiedy jesteśmy w obecności Boga. Są ludzie, którzy idą codziennie na mszę świętą, chodzą do kaplicy adoracyjnej, dużo się modlą, bo chcą być w obecności Boga. Posądzamy je o dewocję. Nie, to nie jest dewocja. To jest prawdziwa wiara. To jest prawdziwa miłość do Boga. Oni tą wiarą i tą miłością żyją na co dzień. Kiedyś kardynał George miał takie spotkania z liderami ze wszystkich parafii. Było takie spotkanie raz w roku. I wtedy w czasie tego spotkania każdy mógł napisać jakieś pytanie do kardynała. On zbierał te karteczki i później na końcu odpowiadał na te pytania. Między innymi była taka uwaga. Czy ksiądz kardynał może coś powiedzieć tym księżom, żeby krócej odprawiali msze święte? Czasem te msze są półtorej godziny, a ksiądz mówi kazanie pół godziny, a ludzie się nudzą i zasypiają.
Ksiądz kardynał odpowiedział w ten sposób. Msza święta to jest czas, kiedy jesteśmy w obecności Boga. Jeżeli ktoś w czasie mszy świętej, kiedy ze obecności Boga się nudzi, to będzie się nudził całą wieczność w niebie. To nawet do nieba nie ma się co wybierać. Bo niebo będzie polegało na tym, że będziemy cały czas w obecności Boga. Kochani bracia i siostry, parafia Strzelce Wielkie przeżywa ten piękny jubileusz. 400 lat ta parafia była głową Tabor. Ile w Polsce jest takich parafii, takich kościołów, co przez wieki całe były głową Tabor, gdzie dokonywała się przemiana ludzkich serc, ludzkiego życia. Dzisiaj dziękujemy Bogu za te parafie, za te rodziny nasze, może za tych kapłanów, siostry zakonne, wszystkich ludzi, którzy nam pomogli, żebyśmy dostali się na górę Tabor i tam dokonało się nasze przemienienie. Jeden proboszcz parafii wybudował nowy kościół, ale kiedy miało być otwarcie kościoła, powiedział: jedną rzecz weźmiemy ze starego kościoła. Zgadnijcie, co wzięli ze starego kościoła. Konfesjonał. Bo powiedział, że to jest miejsce przemienienia. I chce, żeby ten sam konfesjonał był w nowym kościele. Żeby ludzie do niego przychodzili. Bo konfesjonał to jest taka góra Tabor. Góra przemienienia. Kochani bracia i siostry, tam są takie dwie góry. Jedna to jest góra Tabor, a druga to jest góra Kalwaria. Bo nie ma przemienienia bez ofiary. Żeby coś zmienić w swoim życiu, trzeba z czegoś zrezygnować. A to nie jest łatwe. Żeby zrezygnować z czegoś, co jest dla nas wygodne, co jest dla nas przyjemne. Chrystus przemienił się na górze Tabor. Wyglądał jak Bóg. A na Kalwarii, na krzyżu, Chrystus przemienił nas z grzeszników na zbawionych. Jaki to wielki dar, jaki to wielki cud. Dlatego dzisiaj stajemy u stóp góry Tabor i pragniemy dziękować Chrystusowi za to Jego przemienienie i za przemianę naszych serc i naszego życia. Amen. Powstajmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wyznając wraz z całym Kościołem prawdę, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka, wczoraj, dziś i na wieki, módlmy się do Boga Ojca, wszystkich ludów i narodów.
Módlmy się za Kościół, Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby z miłością i oddaniem świadczyli o Bogu bogatym w miłosierdzie. Ciebie prosimy. Boże łaskawy, módlmy się za wszystkie narody, aby sprawujący w nich władzę szczerze dążyli do sprawiedliwości i utrwalania pokoju. Ciebie prosimy. Wielki Boże, prosimy Cię za wszystkie organizacje polonijne, a w tym Fundację Parafii Strzelce Wielkie, za ich sponsorów, za wszystkich ludzi życzliwych, którzy zjednoczyli się wokół idei pomocy nowego sanktuarium, aby Matka Boża Strzelecka okrywała z płaszczem miłość. Ciebie prosimy. Światłości świata, prosimy Cię, dopuść do wiecznego dziedzictwa naszych zmarłych, naszych bliskich z rodzin, przyjaciół i członków z Fundacji. Świętej pamięci Tadeusza Maj, Stanisławę Olszańską, Marię Kołek, Stanisława Zabiegały, aby zmarli spotkali Boga w chwale nieba, ocaleni mocą zbawcze męki zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się, prosząc dobrego Ojca w niebie za nas samych, tu zgromadzonych, w roku jubileuszowym 400-lecia Parafii Strzelce Wielkie, abyśmy umocnieni Eucharystią i Bożym Słowem z odwagą pokonywali trudności życia, by dojść do Chrystusa, który obdarza nas zbawieniem. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, który objawiłeś ludziom swoją obecność wśród świata i swoją miłość podtrzymującą nas w istnieniu, spraw, aby ta wspólna nasza modlitwa została wysłuchana i przyniosła Twoją pomoc wszystkim, którzy jej oczekują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów,
blaskiem Jego światłości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy imienia Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i zbawienne. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, by wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie.
zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o wszystkich naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. I obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego zmartwychwstania i doprowadź nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jestem twój i że tylko twoją drogą.
domu raczyć chcę. O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem wyłuszę. Wiesz dobrze, że zawsze jestem tu i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Gdy w życiu tak pełnym rozczarowań przez grzechu kamienie puknę się, kiedy spokój u Tobie fali chłopań, każdym drżeniem mej duszy szukam Cię. O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem tu i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem tu i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Chciałem z całego serca zaprosić Was na przeświętą 20 sierpnia w parafii świętej Rozalii. Będą dożynki urodziny. Zapraszam. Będziemy obchodzić starsze urodziny i dożynki w imieniu własnym jako kapela Związku Gminów Polskich, w imieniu prezesa Związku Gminów pana Jana Kocza, mojego przyjaciela. Zapraszamy Was na te dożynki. Chyba to już będzie trzeci raz właśnie w parafii świętej Rozalii, więc nie trzeba jechać do Yorkville, jest blisko. Jest wspaniała atmosfera. Zapraszam na mszę świętą, którą odprawię dla Was wszystkich, a później tradycyjne dożynki z pięknym programem dożynkowym, który przygotowuje Związek Klubów Polskich co roku. Dlatego zapraszamy Was z całego serca. Mówiłem w czasie kazania, że jesteśmy wezwani do przemiany naszych serc, naszego życia i żeby wpływać na przemianę innych. Na tych rekolekcjach był ojciec Meinrad, który ma 96 lat, z księdzem ponad 65 lat i powiedział, że kiedyś był kapelanem więziennym. Poszedł do więzienia jako kapelan i przełożenie więzienia prosili go, żeby poszedł do młodego chłopca, który dostał się do więzienia. Dostał kilka lat i bali się, że sobie coś zrobi, bo nie mógł się z tym pogodzić, że będzie w więzieniu. Więc on się z nim spotkał i ten młody człowiek mówi: proszę księdza, ja tutaj nie wytrzymam jednego dnia za tymi murami. Mówi: wytrzymasz, ja jestem za murami 30 lat. Mówi: tak? Ksiądz w więzieniu? Mówi: nie, jestem w klasztorze. Co tam robicie? Prawie to, co w więzieniu możecie robić. Modlę się rano, potem śniadanie, potem obiad, potem się modlę i potem kolację i znowu się modlę. No i wyglądało na to, że ten chłopiec uwierzył, że może przeżyć ten czas w więzieniu. Kilkanaście lat później przychodzi ktoś do tego klasztoru i prosi, żeby mógł zobaczyć ojca Meinrad. On schodzi na dół, patrzy, a tam stoi młody człowiek z piękną żoną i taką piękną córeczką. I pyta ojca Meinrad: poznaje mnie ksiądz? Mówi: nie, ja jestem tym więźniem, który przeżył za murami tylko 3 lata, bo przez dobre sprawowanie wyszedłem wcześniej i ojciec przemienił moje życie. Myślę, że Fundacja Strzelce Wielkie to jest też taką górą Tabor, że przemienia, wspiera serca parafii, parafii Strzelce Wielkie, a myślę, że przemienia też nasze serca i pobudza do tego, żebyśmy pamiętali nie tylko o sobie, ale o innych. Te ich działalność i to poświęcenie dla dobra Kościoła zauważyliśmy nie tylko my i nie tylko parafia Strzelce Wielkie, ale zauważyła ten ich wysiłek i tę ofiarę diecezja tarnowska. Dei Regno Servire, dyplom nadania medalu biskupa tarnowskiego
W uznaniu zasług w dziele budowania Królestwa Bożego w diecezji tarnowskiej Fundacja Parafii Strzelcy Wielkie w Chicago otrzymuje medal Dei Regnus Servire, dziękując za świadectwo chrześcijańskiego życia i apostolskiego zaangażowania, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa ksiądz Andrzej Jerz, biskup tarnowski. Ten dyplom uznania i ten medal wręczam i składam na ręce prezesa fundacji, pana Stanisława Chwały, a całej fundacji z całego serca gratuluję i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gratulacje. Nie wiem, czy całkiem złoty, ale wygląda na złoty. Ale ma pewno będzie przeznaczenie dla was. Ogłoszenia też. Proszę usiąść. Drogi nasz księże kapelanie Rysiu, kochani strzelcanie, przyjaciele naszej fundacji, szanowni państwo. W imieniu całej fundacji Parafii Strzelcy Wielkiej w Chicago serdecznie witam, pragnąc podziękować wszystkim za udział w uroczystej mszy świętej w roku jubileuszowym 400. rocznicę powstania Parafii Strzelcy Wielkie w Polsce. Z serdecznością dziękuję ci, księże kapelanie, za celebrowanie dzisiejszej mszy świętej i skierowane piękne słowo do nas. Ale jak wszyscy wiemy, ksiądz Rysiu chwilowo opuścił nasze Chicago i tym bardziej szczególnie dziękujemy ci za specjalny przyjazd, bo słyszałem około 6 godzin ksiądz przyjechał, żeby odprawić mszę na naszym pikniku. Wielkie pozdrowienia. Dziękuję organiście, panu Markowi za piękny śpiew, oprawę liturgii mszy świętej, jak również naszym lektorom, jak zawsze naszym kosynierom strzeleckim, zawarte w upiększeniu liturgii mszy świętej. Dziękuję wam, kosynierzy. Serdeczne podziękowania składam wszystkim tu obecnym, przyjaciołom, gościom. Witam współpracujące kluby i towarzystwa na czele z prezesem Związku Klubów Polskich, panem Janem Kopeć. Pragnę serdecznie podziękować mediom polonijnym w ogłoszeniu naszego pikniku. Dziękuję redaktorom, reporterom, polskim stacjom Radia Deon 1080 WPNA, 1490 i 1030 AM, dziennikowi związkowemu Rewia, kurierowi Chicago, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas promowali i ogłaszali nas piknik. Bardzo wszystkim serdecznie, kochani redaktorzy, dziękuję. Dziękuję zespołowi muzycznemu Chicago Fantastic Band, który to będzie państwa zabawiał całe popołudnie. Zespół Fantastic Band może również zagrać na uroczystościach rodzinnych. Serdecznie polecam. Wszystkim drogim naszym dobroczyńcom, ofiarodawcom za każdą dalszą pomoc duchową czy materialną w wykończeniu sanktuarium Matki Bożej Strzeleckiej składam serdeczne Bóg zapłać Staropolski. Zapraszam do stoiska Stowarzyszenia Akcja dla Polski, gdzie można obejrzeć i nabyć reprodukcję na płótnie dzieł religijnych i patriotycznych słynnych malarzy, a m.in. Jana i Adama Styków. Zysk ze sprzedaży obrazów przeznaczony na wsparcie Fundacji Parafii Strzelcy Wielkie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność, a nade wszystko Panu Bogu za pogodę, aby to trwało do końca. I zapraszam na zimne napoje, smaczne jedzenie z wojskowej kuchni i najlepsze polskie piwo, leczkowe. Życzę miłego odpoczynku i wspaniałej zabawy. Poproszę księdza błogosławieństwa nas tu obecnie na to piękne popołudnie odpoczynku i zabawy. Bóg zapraszam. Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna i sprawnie w pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.
Królowa
od Fundacji Parafiszczyn Zyrkę dla wszystkich wspaniałych gości dzisiejszych się na pikniku. Kochani, bawmy się dalej, a teraz piosenka dedykowana specjalnie od Roberta dla Haliny. Specjalnie od Roberta dla Haliny. Halinka, nie sierpień się, tak. Specjalnie dla Halinki od Roberta i oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy do nas tutaj na nasz wspaniały betonowy parkiet, także kochani. Do wspólnej zabawy. Dla Halinki od Roberta. I oczywiście odpustowe, z zaproszeniem na to stoisko. Także kochani, dla wszystkich gości, od pani ze stoiska, gdzie są sprzedawane cukierki odpustowe, takie prawdziwe polskie cukierki z odpustu. Także kochani, zapraszamy tam pod to stoisko, do tego stoiska serdecznie.
oczywiście dla wszystkich Państwa piosenka dedykowana właśnie od tych pań z tego stoiska. I kochani, mówimy się dalej. Thank you.
bawimy się dalej, a była to piosenka dedykowana dla wszystkich gości. Od pań, które specjalnie na dzisiejszy piknik przywiozły całą furę cukierków odpustowych specjalnie dla Państwa. Kochani, bawimy się dalej dla wszystkich Państwa, oczywiście od organizatorów. Następna piosenka, więc zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy jeszcze siedzą pod drzewkami, przy stolikach tutaj do nas, do wspólnej zabawy dla wszystkich Państwa od organizatorów. Wszystkich Państwa. Kochani, bawimy się dalej. A następna piosenka dla wszystkich Państwa dedykowana od prezesa klubu Pieniny, który się wraz z nami dzisiaj tutaj bawi, kochani. Od prezesa klubu Pieniny dla wszystkich gości na dzisiejszym pikniku parafii Strzelce Wielkie. Także, drodzy Państwo, dla wszystkich Państwa od prezesa klubu Pieniny wraz z zaproszeniem oczywiście na ich piknik, który będzie za parę tygodni. Także, kochani, dla wszystkich gości
od prezesa klubu Pieniny. Także zapraszamy wszystkich tutaj do nas na parkiet. Klubu Pieniny wraz z zaproszeniem na ich piknik już za parę tygodni. Kochani, powiemy się dalej. Następna piosenka dla wszystkich Państwa od naszego wspaniałego pana redaktora z Radia 1030, pana Krzysztofa Arcelowicza, dla wszystkich gości. Także kochani, słuchamy radia, pamiętajcie, 1030, pan Krzysztof, dla wszystkich Państwa. Oh,
Thank you.